Dlaczego bijesz swojego bliźniego? Druga księga Mojżeszowa 2:13, drugi rozdział, 13 werset. Dlaczego bijesz swego bliźniego? Błogosławiony jesteś, Izraelu. Któż do ciebie podobny? Ludu zbawiony przez Pana. Z kolei tak uczy nas Słowo Boże w 5 Księdze Mojżeszowej, 33 rozdział, 29 werset. Pierwsze i ostatnie słowa Mojżesza widzieliśmy w tych dwóch wersetach. Mojżesz mógł równie dobrze panować nad Egiptem, ale Bóg działał w jego życiu i wzbraniał się być nazywany synem córki Faraona, wybierając dla siebie raczej cierpienie z ludem Bożym, niż mieć doczesną rozkosz z grzechu. Tak mówi nam Słowo Boże zapisane w Hebrajczyków 11, rozdział 24 do 25 wersetu. Widząc Egipcjanina bijącego Hebrajczyka, zabił go. Myśląc, jak mówi Szczepan, sądził więc, że jego bracia zrozumieją, że Bóg przez jego rękę daje im wybawienie. Lecz oni nie zrozumieli. A nazajutrz nadszedł, gdy bili się ze sobą i skłaniał ich ku pokojowi, mówiąc: mężowie, jesteście braćmi, dlaczego się nawzajem krzywdzicie? Lecz ten, który krzywdził bliźniego, odepchnął go, mówiąc: kto ustanowił cię przełożonym i sędzią nad nami? Tak mówią Dzieje Apostolskie, 7 rozdział od 25 do 27 wersetu. Słysząc to, Mojżesz uciekł z Egiptu. Historia niebiańskiego ludu Bożego, który poznał jego miłość w posłaniu syna jako wybawiciela, jest również naznaczona konfliktami. Bóg przewidział coś lepszego dla chrześcijańskich bliźnich. Każdy z nas niech podoba się bliźniemu ku dobru dla zbudowania. Tak mówi list do Rzymian, 15 rozdział, 2 werset. Gdy odrzuciliście kłamstwo, mówcie prawdę, każdy ze swoim bliźnim, bo jesteśmy członkami jedni drugich, mówi list do Efezjan, 4 rozdział, 25 werset. Bóg sprowadził Mojżesza z powrotem do Egiptu, aby wyprowadzić swój lud z domu niewoli. To był wielki ciężar dla Mojżesza, ale pozostał wierny Mojżesz. Kiedy po 40 latach wędrówki dotarli do rzeki Jordan, Mojżesz wypowiedział dla nich błogosławieństwo, choć sam nie mógł wejść do ziemi, gdyż tak mamy zapisane w 4 Księdze Mojżeszowej, 20 rozdział od 2 do 13 wersetu. Jego ostatnie słowa w tym życiu wybiegają w przyszłość do czasu, gdy przez powracającego po 7 latach ucisku Pana Jezusa Chrystusa zostanie ustanowione na ziemi nowe przymierze, w którym cały Izrael będzie zbawiony, bo tak mówi list do Rzymian, 11 rozdział 26 werset. Nie będą wtedy dysfunkcyjni i podzieleni, ale prawdziwie szczęśliwi, jak powiedział Mojżesz. O ileż bardziej powinien miłować się wzajemnie niebiański lud Boży teraz w oczekiwaniu na naszą wieczną przyszłość razem w domu Ojca, jak mówi nam Ewangelia Jana, 14 rozdział, wersety od 1 do 3 oraz 15 rozdział, werset 12.